Tak więc mamy dzisiaj piątek, lecimy z chłopakami odebrać catering, bus już wynajęty. No i jutro mamy finał Pucharu Polski w Poznaniu. Także wszyscy nie możemy się doczekać i jedziemy po szamę. Mateusz, zobaczmy co tam jest. Chodźcie, pokażę wam dzisiaj, co dostaliśmy do jedzenia. To jest chobowy czy... Co tam dobrego? Schaboszczek. Schaboszczek, no. No tak. Warzywka, ryż. Warzywka, schaboszczek. Black Box, polecam. Zobaczymy, czy będzie dobre. Ale jest tylko 13. To Marcin nie zje. Marcin nie zje. Marcin nie zje. Olek, ty się minąłeś z powołaniem chyba. Dzień dobry, mamy godzinę piątą, jak za starych dobrych czasów. No co, szybko ogarniam się, schodzę na dół i Maty mnie zgarnia busem. W zasadzie chyba już wszyscy będą na miejscu, to znaczy w busie. Ja się dokoptuję i lecimy do Poznania. No jestem już na miejscu, w miejscu zbiórki, skąd wezmą mnie chłopaki busikiem. Także czekam. Czekam. Nie ma kaskaderzy. Najgorsza decyzja ever, jechać przez te kniewy. Czemu? Nie wiem, czy wy zdążyliście jeszcze przed korkami, ale my jak wjechaliśmy, to już cały czas auto za autem, tir za tir. Nie, nie mieliśmy. Się sfrustrowaliśmy. Sonika też się sfrustrowała i się przesrała. Jeho, gramy w CV? Dejmo wujka poznajesz, nie? Siema. Ale będę miał rodzinkę na wodę. Dojechaliśmy jakoś cało na miejsce. Dzięki Mateuszowi. No i powoli zbieramy się całą drużyną do rozgrzewki. Jesteśmy w specjalnie wyznaczonej strefie. Ze względów higienicznych. Deszcz padał? Nie. I zaraz się rozgrzewamy. Co wam będę mówił? Tak jak wam powiedziałem chwilkę na rozgrzewce. My jesteśmy bardzo świadomymi zawodnikami. Wiemy po co przyjechaliśmy, z czym, co umiemy, czego nie umiemy, gdzie brakuje, a gdzie mamy zapas. Należy nam się. Chcemy. Zasłużyliśmy na to przede wszystkim. A to, co powiedziałem przed chwilą, stanowi znakomity podkład pod to, żeby to wszystko osiągnąć. Mamy siłę, mamy szybkość, mamy wydolność. Jeżeli ściągnę Szosta, wpuszczę Kostka, czy to będzie strata? Nie. Jeżeli ściągnę Wojtka, a wpuszczę Andrzeja, czy to będzie strata? Nie. Ale z Rumią musimy wygrać. Nie ma chłopaki czegoś takiego. Dla nas każda drużyna to jest drużyna X. Chłopaki, ale ten początek musi być kurewski. Kurewski, mamy nieść wody. Kurewsko musimy wejść. W zasadach, dusimy ich w obronie chłopaki, napierdalamy mocno. Gramy ostro, gramy agresywnie, gramy z przepisami. Wygrywamy ten mecz, bierzemy nasz. Drugby! Siedzi! Brawo, chętnie, lecimy! Chodźko to! Tak! Nasza piła! Jak nas, mocniej! My już po pierwszym meczu z Arką Rumią 26-7. W sumie cały mecz pod nasz gwizdek, można powiedzieć. Wszyscy dobrze się czują, wszyscy są zdrowi. Wszyscy grali, więc jest jak najbardziej ok. Następny mecz z mistrzem Polski, Poznaniem Poznań. Czekamy.
odpoczywamy i ruszamy z kolejną robotą. Nie wierzę ci. O, jeszcze w prawe. Co ty robisz? Dobra, no. Czekamy na kolejny mecz. Przegraliśmy w zasadzie w mecz z mistrzami Polski, z Poznanią Poznań. Nie tłumacz się. Szosti, bo tam telewizja o ciebie pyta. Byliśmy gorsi po prostu, ale w finale się odegramy. Jeszcze raz, Gulci. Telewizja o ciebie pyta. Byliśmy gorsi, ale w finale się odegramy. No, dokładnie, tak jak chłopaki mówią. Nastroje pozytywne. Ale wszystko jest dobrze, bo później był mecz. Akcja, tak. Później był mecz z Olsztynem, który wygraliśmy dość pewnie. W zasadzie wszystko było dobrze, poza moim małym tam zaćmieniem na polu 22 metrów. No ale co? Czyim? Moim. A powiedziałeś moim. Moim. No i czekamy na kolejny mecz, zobaczymy co nam przyniesie turniej. Jeszcze nie wiemy, z kim będziemy grać. Być może z Tytanem. A i lepiej grają, lepiej gra Wrocław. Patrz, ja pierdziu. Panowie sędziowie, no był przód. Był przód. Ja to zaraz rozrysuję. Mamy to, dawaj ten. Wiatr wieje w tą stronę, jak widać, więc był przód. Dawaj VAR. Szosti, właśnie, nagrałeś tą VAR. Mamy VAR przecież. Odtwarzaj to proszę, jeszcze raz. I będziemy konsultować. Co się stało? Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z trzy razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył. Oprzyj się, putra! Czekamy właśnie na finał, bo wygraliśmy mecz półfinałowy z Tytanem Gniezno, także po raz pierwszy w naszej historii wrócimy z jakimś medalem z imprezy z takiej rangi. Co nie, Marcin? Ja pierdolę i chyba po raz pierwszy. Od razu po finale. Z finału, tak. Z finału. Pucharu Polski. Oczywiście, no to prawda. I Olek, masz telefon? Ale z turnieju nie pierwszy raz. Zdają bilety. Mati, pijesz piłę! Wyszło! Teraz mamy srebro w Pucharze Polski normalnym, tym ligowym. Świetny turniej, świetna praca. Dysproporcja pomiędzy nami a Poznaniem jeszcze widoczna. Była jedna akcja, która przyniosła punkty i była piękną akcją. Szkoda, że tylko jedna. I to tylko tyle mam do powiedzenia na temat tego meczu. Poznań tak gra. Oni walczą o każdy skrawek boiska, o każdą piłkę. U nich nie ma. To jest to, co ja mówię. Nawet jak my gramy, to jest ich piłka i oni to doskonale wiedzą. I to wykorzystują, bo jakość tych zawodników, ich doświadczenie to jest jedna, ale druga to jest chęć. Niestety wyszliśmy troszkę bez chęci, już dostaliśmy te srebra i już było takie ten, no odpierdolmy ten mecz i zabrakło troszeczkę chęci, nie umiejętności, chęci. Jak była chęć, zagraliście lewo, prawo, przeszło, fajnie. I rozczarowani, naprawdę bardzo fajny mecz i wszystkim wam bardzo dziękuję za srebro. Historia się właśnie zapisała nowa w naszym klubie, także brawo. Rugby Szczecin!
Ale dziurkę założył, dziurkę założył. Brawo! Od kogo zarazem nie dostać. Brawo! Brawo! I całym cyklu była kaskada Szczecin. Brawo! Kiero, chodź do tej strony. Piękny numer, też się tam przyda. Ładny kolek. 15. Ty to gałka nie jesteś. Niesamowity jest. Też chodziło niesamowite, ale pobożę się sprawdzamy. Gratuluję chłopaki, dobrej gry, super. Ciężko było, przede wszystkim dzięki, że dotrwaliście do tego finału, bo to jednak ciężki był okres. Dziękuję. Elegancko. No i co tam, zadowolony? Zawodnik młyna? Prawdziwy! Czekolady! Brawo, brawo! Puszczam pobieg. Złoty pokaż. Złoty medalik ubiegł. To piwa nie potrzebujesz? Nie ma pijesz. Dobrze. Żeliwne skurwysyństwo. Tak. Nie ten kolor, ale... Ale piękny, piękny. Piękny medal, no. Czekaj, jeszcze tak, tak. No i co? Mamy srebro w Pucharze Polski, chyba najwyższe osiągnięcie większości z nas. Ależ to jest uczucie, ale będzie pite. Bądź pierwszy będę. To chodź na tamten. Ej, Mikołaj, Marcin, najlepszy zawodnik młyna. Gratuluję. Dziękuję. Przepłaciłem to śliwką pod okiem, ale opłacało się. Dopiero fundamenty leją. Poka. Ile ty masz? Wszyscy piją to w kółko. Tego browara w kółeczko. Koronawirus? A jak tam właśnie obostrzenia? Nie działają. Zaraz zakładam maseczkę. Zostanie jakiś łyczek? Kurwa. Ale taki kurwa nie dosyć. Kurwa, jeszcze raz to muszę robić. Mocy! Ale fajnie. O Jezu, jak to smakuje. Pysznie. Naprawdę kolano. Czas jeszcze trener robi tego? Brawo! Dobrze, kłopot, zostawcie go. Podaj tego babra. No szybko, szybko, świrusek, no. Dobra. 3, 4 i Ty, dzięki. Dobra, co? Tak, wiesz co? Pójdź to płodzę. Olek, tam na końcu po lewej będzie parcie. Powroty, kurwa, no nic nie poradzę. I feel so bad! No i tak to wygląda, trzecia połowa w naszym wydaniu. Zawsze tradycyjnie kapselek na czoło. Zjechaliśmy na bardzo fajne jeziorko. Nie, nie, zamykaj. No jedziemy wypić piwko. I trochę wychillować. Pięknie jest. Drugie miejsce. Drugie! Pięć numerka. Szana to? Sa! Ale jest pięknie! Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, no sorki. Zagadasz? Że byliśmy trochę głośni. Na 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 na. Tutaj, na front. Tutaj. Słoneczko świeci tam. No. I z juniorki. Medalkami, co? No nie mam. Medalki do ryja. No mam.
Dzięki, wielkie. To Balanga, a nie w Alpach, kurort, obok mnie mam bachla. 4 godziny obok lustra, na ustach rozpusta, później słodka buźna. To wam nagram, bo to na vloga. Panowie, jesteście najlepsi. Sparta Szczecin Hokej pozdrawia. I oby tak dalej. MKS Kusy Szczecin też. I jedna zasada, wy pamiętacie w drużynie, panowie, nie pijesz, nie grasz. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, chłopaki, miłego wieczoru. Siemanko. I gdzie to będzie można obejrzeć, Kanal Plus? Rugby7s.pl. No i już. Gratulujemy.